Dzień dobry. Słuchacie Państwo audycji Polityki Insight. Przyszłość jest dziś, w której rozmawiamy o technologiach, ich wpływie na biznes i nasze codzienne życie. W nowym sezonie przyglądamy się, jak przyspiesza cyfrowa transformacja. Naszymi gośćmi są eksperci i politycy, naukowcy i przedsiębiorcy. Wspólnie zastanawiamy się, jak będzie wyglądał świat, gdy wrócimy do tak zwanej nowej normalności. Partnerem audycji jest Orange Polska. Zapraszam do słuchania, Karol Tokarczyk. Program Przyszłość jest dziś. Zaczynamy od krótkich informacji ze świata technologii. Przychody firm z branży internetu rzeczy mają wzrosnąć w tym roku o 20% do 66 miliardów dolarów. Tak wynika z raportu firmy doradczej Juniper Research. Jej analitycy twierdzą, że koronawirus może przyspieszyć wdrożenia technologii w sektorze ochrony zdrowia i ułatwić monitorowanie interakcji społecznych. Przyspieszy również rozwój telemedycyny, która ma pomóc w rozładowaniu przeciążonych systemów opieki zdrowotnej. Przenosimy się do Polski. Naukowcy z Warszawy są zaangażowani w pracę nad mechanicznym respiratorem Milano, tak informuje Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Sprzęt wchodzi do produkcji i ma wesprzeć pacjentów poszkodowanych przez koronawirusa. W pracach uczestniczą dr Masayuki Wada i dr Mariusz Suchenek z Centrum Doskonałości MAP AstroCent. Respirator składa się z elementów dostępnych na rynku i można go będzie produkować bez licencji. Z kolei naukowcy z Instytutu Lotnictwa zbudowali tak zwany respirator ostatniej szansy. Ma być on wykorzystywany, gdy zajęte będą już wszystkie inne urządzenia. W najbliższych dniach będzie gotowy do testów medycznych. Po ich pozytywnym przejściu i decyzji Ministerstwa Rozwoju możliwe będzie uruchomienie produkcji sprzętu. Na Politechnice Wrocławskiej powstaje opaska monitorująca mózg pacjenta po urazach głowy. Dzięki niej medycy i naukowcy mają dowiedzieć się, w jaki sposób dochodzi do uszkodzeń mózgu po zderzeniach i upadkach. Wynalazek ma również wspomóc testy kasków. Urządzenie składa się z kilkunastu czujników. Sama opaska wykonana jest z lekkiego i przyjemnego dla skóry silikonu. Ochrona zdrowia, która zawsze była ważnym tematem, od kilku miesięcy nie schodzi z czołówek mediów. Dziś sprawdzimy, jak praca naukowców, innowatorów i personelu medycznego, a także nas samych, może przełożyć się na nasze zdrowie i jakość życia. Branża medyczna jest jedną z tych, w których najlepiej widać rozwój technologii. Nie ma tygodnia, w którym media nie informowałyby o przełomowym odkryciu czy wykorzystaniu innowacyjnej maszyny bądź robota. Od kilku miesięcy wysiłki naukowców i tych, którzy zajmują się wdrażaniem technologii do codziennego życia są jeszcze bardziej intensywne. Ale i bez tego koronawirusowego katalizatora technologiczny wyścig w sektorze zdrowotnym przyspiesza z roku na rok. Dziś spojrzymy na ten proces przez pryzmat lekarza, menedżera ochrony zdrowia oraz byłego polityka. Te trzy perspektywy pomogą nam zrozumieć, jak system ochrony zdrowia może wyglądać w niedalekiej przyszłości i jakie korzyści z tego procesu płyną dla pacjentów. Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w profilaktyce i ochronie zdrowia staje się coraz bardziej powszechne. Z jednej strony z nowoczesnych urządzeń i wspomagających algorytmów korzystają profesjonalni lekarze. Z drugiej sprzęt coraz częściej trafia do zwykłych użytkowników w postaci inteligentnych opasek czy zegarków, najczęściej połączonych ze specjalnymi aplikacjami. Spotkanie z nowoczesnymi technologiami w medycynie rozpoczynamy od rozmowy z kardiologiem Łukaszem Kołtowskim. Jego pasją jest nie tylko medycyna, ale również nowoczesne urządzenia i połączenie tych dwóch światów. To może na początek, panie doktorze, krótko o tych tak zwanych wearables, czyli tych technologiach ubieralnych. Komu i do czego one służą i czy wpływają na nasze zdrowie? Bez wątpienia mamy coraz więcej tak zwanych nosidełek, które nosimy na sobie. One w tym początkowym etapie, na którym jesteśmy tak naprawdę, przede wszystkim pozwoliły na to, że mamy większą świadomość i pewnego rodzaju zajmowanie się swoim zdrowiem, zajmowanie się sobą, tak, patrzenie na siebie, mierzenie jego, stało się bardzo popularne. Jeszcze 15 lat temu tylko profesjonaliści patrzyli, jakie mają tętno, ile kroków dokładnie zrobili. Dzisiaj to jest super popularne i ta popularność mierzenia się to jest trochę tak jak zarządzanie. Jeżeli czegoś nie zmierzę, to nie mogę tym zarządzać. To jest pełna analogia do tego. Musimy te dane najlepiej wygenerować, potrafić mieć do nich zaufanie, wiedzieć, które są dobre jakości, które są złe, po to, żeby z nimi coś robić. Z punktu widzenia medycznego dla mnie takim momentem, powiedzmy, że przełomowym, stał się moment, w którym te różne nosidełka zaczęły analizować te dane i nam podawać pewien medyczny feedback. Podam przykład. Zegarki elektroniczne, czy te zegarki takie wearable, typu, nie wiem, Apple'owe na przykład,
po zakończonym wysiłku, po zakończonym biegu analizują, jaką mamy prędkość spadania tętna z naszego tętna wysiłkowego do tętna spoczynkowego, czy też tego parametru, który uznajemy, że tego punktu odcinku, który uznajemy, że jest spoczynkowy. To już jest parametr czysto medyczny, że ten spadek mówi nam o wydolności pacjenta i o ewentualnych podejrzeniu pewnych patologii. Zatem mamy już pewną pierwszą przesłankę, że zaczynają te wearables, te nosidełka odpowiadać nam na aspekty medyczne. I tu pojawia się pytanie w przód. Czy z czasem, kiedy te urządzenia będą zbierać coraz więcej danych do przetworzenia, czy ich użyteczność wzrośnie? Zdecydowanie. Ja myślę, że to trochę tak będzie jak, to jest znowu per analogia. Swojego czasu powstały aparaty cyfrowe i wszyscy robili zdjęcia dookoła wszystkiego, czego się dało i mieliśmy masę plików na swoich komputerach. Dzisiaj tak samo jest ze zdrowiem. Dzisiaj mamy takie w cudzysłowie aparaty, to są różne rodzaje wearables, ale nie tylko urządzenia diagnostyczne. Robimy zdjęcia wszystkiego jakby naszego funkcjonowania naszego ciała i na razie to zbieramy. To, co zacznie się dziać, czy to będą te firmy, o których mówimy, czyli te duże globalne koncerny, ale myślę, że to będzie cały szereg małych dostawców rozwiązań. Znowu, tak jak to było ze zdjęciami, które pomagały nam wyciągać pewne efekty, merdżować je ze sobą, obracać i tak dalej, i tak dalej. Tak samo będzie z naszymi danymi. One powinny się mocno specjalizować, bo nie ma uniwersalnego narzędzia w medycynie do analizy cukrzycy, do analizy ciśnienia tętniczego, do analizy monitorowania pacjentów onkologicznych, monitorowania pacjentów psychiatrycznych. I będziemy sami niejako swoimi danymi zasilali i chcieli następnie uzyskiwać pewne informacje. A więc zdecydowanie to jest ten kolejny krok, to jest automatyczna analiza. Najpierw przez algorytmy, czyli przez napisane przez lekarzy, specjalistów, ekspertów, programy analizujące w sposób czysto taki otwarty, a następnie sieci neuronowe, deep learning, który albo i równolegle, bo ja obserwuję kardiologię i w kardiologii tak naprawdę ci analizy EKG były już robione przez cały szereg podmiotów właśnie w sposób taki sztuczny, z wykorzystaniem sieci neuronowej sztucznej inteligencji. Od tego przeszlibyśmy do tak zwanego M-zdrowia. Jak ono pomaga i będzie pomagać w naszym leczeniu? M-zdrowie, czyli M-health, czyli mobile health, rozkodowując, to jest wykorzystanie technologii mobilnych do monitorowania, diagnozowania, leczenia i prewencji zdrowotnej. Jest to element szerszego pojęcia, jakim jest digital health, a więc zdrowie cyfrowe, w które to wchodzą takie pojęcia też jak telemedycyna, narzędzia, które nie są stricte z mobilem, jakby związane z telefonią komórkową, ze smartfonami, z urządzeniami przenośnymi. Więc jest to pewnego rodzaju wycinek, ale jeżeli o tym wycinku rozmawiamy, to on jest i tak dosyć szeroki, ponieważ on dzisiaj przede wszystkim osadza się na aplikacjach mobilnych instalowanych na telefonach, które pozwalają na sprawniejszą komunikację, na akwizycję danych, na uporządkowywanie tych danych, a z drugiej strony właśnie na wearables, czyli te aplikacje bardzo często obsługują pewne dodatkowe urządzenia, które mamy przy sobie, na sobie, i pozwalają z tych urządzeń zbierać dane. No przykładem może być ciśnieniomierz, który dzisiaj ma aplikację i do tej aplikacji spływa. Przykładem może być spirometr, przykładem może być EKG. A więc to jest mHealth i trochę tak jak bankowość cyfrowa, trochę tak jak ubezpieczenia kupowane już w pełni online, czy kupowanie biletów lotniczych czy pociągowych. Tak samo dzisiaj zdrowie zaczynamy obsługiwać. I bardzo istotnym, najbardziej dynamicznym dzisiaj elementem to są telekonsultacje z wykorzystaniem właśnie aplikacji mobilnych, z wykorzystaniem połączeń wideo, głosowych, z automatycznym przekazywaniem sobie wzajemnie dokumentacji danych. A jak Polska wypada w tej dziedzinie na tle innych krajów? Pewnie pytanie dotyczy tego, co mamy dzisiaj, i to jest pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi, bo to, co się zaczęło dziać w mHealthie w ciągu ostatnich 2 miesięcy, tak naprawdę od początku roku, to jeden wielki pęd i szał, i to nawet nie jest maraton, tylko to jest po prostu sprint. Ciężko jest odpowiedzieć na pytanie, gdzie dzisiaj jest Polska względem innych krajów. Kiedy analizowaliśmy to na koniec 2019, Polska była w takim miejscu pewnie połowy stawki, z dużymi ambicjami, ale jednocześnie z pewnym takim ciążącym spowalniaczem. Mimo tego, że przynajmniej w tej sferze publicznej były już zapowiadane i zaczęły wchodzić rozwiązania cyfrowe, recepty, zwolnienia, no to ciążyło. Teraz przyspieszyliśmy. Teleporady stały się elementem opieki zdrowotnej naprawdę, w takiej NFZ-owej również. W naturalny sposób podmioty, świadczeniodawcy duzi, prywatni, firmy abonamentowe, ubezpieczyciele w tą stronę też poszli. A więc mocne przyspieszenie, ale my się porównujemy do innych. Ja obserwuję to przyspieszenie w Wielkiej Brytanii, obserwuję w Stanach Zjednoczonych, obserwuję, co się dzieje w Niemczech. Oni zrobili 10 kroków do przodu. To jest ten taki wyścig żółwia z zającem. Ten zając
w każdej sekundzie tam 100 metrów do przodu, żółw go nadgania, ale dla każdego czas płynie tak samo. W związku z czym nie wiem, czy my kiedyś go dogonimy. Myślę, że dalej jesteśmy tam, gdzie jesteśmy i powinniśmy bardzo wykorzystywać to momentum otwarcia i przyspieszenia, jakie mamy. I teraz, jakie są ograniczenia? Co z podejściem pacjentów i samych lekarzy w ogóle do tych technologii? Myślę, to są też bariery związane z takim akceptacją i lekarską, i pacjencką. Bo z jednej strony pacjenci cały czas nie mają dużego zaufania do tego, co diagnozują sobie w domu, nie we wszystkich specjalnościach, bo wyjątkiem jest w pewnym sensie cukrzyca, choćby pacjenci mierzący ciśnienie tętnicze. No ale już kobiety w ciąży to zaufanie do swojego pomiaru będą miały mniejsze i to należy zmieniać. Druga rzecz to jest kwestia takiego przyzwyczajenia mojego środowiska lekarskiego do tego, że pacjenta muszę zobaczyć, dotknąć i zbadać. To jest przyzwyczajenie, to już nie jest wymóg prawny. Te ustawy zostały pozmieniane. W zakresie bardzo dużej diagnostyki można to robić zdalnie. Znowu COVID to zmienia. Dzisiaj teleporady są szeroko udzielane, więc pewnie ta zmiana następuje, ale to jest dalej pewnego rodzaju bariera, akceptacja środowiska. Jak w takim razie pana zdaniem wygląda przyszłość mZdrowia i też szerzej zastosowania nowoczesnych technologii w medycynie? W moim pojęciu będziemy widzieli przeniesienie do domów pacjentów całego szeregu monitorowania funkcji życiowych, monitorowania stanu zdrowia. Będziemy obserwowali dom pacjenta jako miejsce, w którym są pobierane badania, choćby badania krwi, są wykonywane badania, które może wykonać pielęgniarka, technik, czy pacjent sam albo rodzina pacjenta. Będziemy obserwowali zmniejszanie liczby łóżek w szpitalach, one są drogie i na to nas nie stać. Przyjęcie do szpitala będzie przyjęcie na zabieg, na procedurę i możliwie szybkie wypisanie pacjenta do domu i ta opieka taka peryferyjna. To z kolei zaowocuje, myślę, że tym, że bardzo dużo firm technologicznych zacznie wkraczać, ponieważ będziemy musieli mieć takie poczucie bezpieczeństwa i zapewnić to bezpieczeństwo medyczne pacjentów, a tutaj nie da się tego zrobić siłą ludzką. To muszą być na bieżąco analizowane dane w taki sposób potokowy przez systemy, tak jak to się dzieje w każdej innej branży, która ma dużo danych. Cyber security jest jednym z ważnych elementów. Ten cyber security w zdrowiu, myślę, że w Polsce nie tyle dzisiaj dotyczy tego, że ktoś komuś wykradnie nasze prywatne dane, nie wiadomo, co z tym zrobi, ale te technologie cyber security na pewno mogą być używane do tego, że dobrze zmierzyliśmy ciśnienie, że wyłapaliśmy pacjenta, który się pogarsza, więc myślę, że tutaj firmy technologiczne zaczną odgrywać dużą rolę. Urządzenia są ważne, ale nie tylko od nich zależy monitorowanie naszych organizmów i szerzej ochrona naszego zdrowia. Zebrane dane, zwykle w formie elektronicznej, muszą trafić do analizy, której efektem będzie decyzja o potencjalnym leczeniu i sposobie walki z chorobą. To już zadanie lekarzy, ale coraz częściej również sztucznej inteligencji. O tym, jak cyfryzacja i algorytmy usprawnią system ochrony zdrowia, rozmawialiśmy z profesor Katarzyną Kolasą z Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania Opieką Zdrowotną Akademii Leona Koźmińskiego. Proszę powiedzieć, jak się ma skuteczność algorytmów z jednej strony do skuteczności lekarzy z drugiej? Algorytmy są tak dobre, jak dane, które wykorzystujemy do ich stworzenia. W związku z tym bardzo ważne jest wykorzystanie tych zasobów wiedzy, jaką posiadamy w tej chwili, na rzecz nauki i na rzecz ekspertów do spraw ekonomiki zdrowia, jak ja, na rzecz ekspertów do spraw analityki danych, którzy będą w stanie przygotowywać wiarygodne algorytmy. To jest na pewno, będziemy zmagać się przez wiele lat z tym takim dylematem black boxu, że nie wiemy, jak ten algorytm naprawdę działa. Jakkolwiek im większa transparentność, ale też określenie określonych standardów do ich tworzenia przez państwo zapewnią nam wiarygodność, ale też wysoką jakość ich funkcjonowania. Ich funkcjonowania, czyli ich wprowadzenia do opieki klinicznej. Teraz odpowiadając na pana pytanie konkretnie, należy cyfryzację w ochronie zdrowia, wykorzystanie algorytmów decyzyjnych postrzegać jako formę wsparcia pracy lekarza. I myślę, że to jest strasznie ważne, żeby postrzegać sztuczną inteligencję i rozwiązania cyfrowe jako elementy powiększenia zasobów systemu ochrony zdrowia, szczególnie w tych miejscach, gdzie mamy braki kadrowe, albo gdzie rola lekarza może być przekierowana na te potrzeby, które wymagają jego bezpośredniej interwencji, pozostawiając te przypadki chorobowe, czyli tą pierwszą diagnostykę, powiedzmy, tym rozwiązaniom, które taką funkcją mogę spełniać. Jak pani zdaniem przyspieszyć tę transformację? Jakie wyzwania przed nią stoją?
nie mamy problemu z innowacją, mamy problem tylko z adaptacją innowacji. I myślę, że te wskaźniki, które nam mówią, jak system ochrony zdrowia w sposób galopujący będzie wpadał w problemy finansowe i kadrowe, zwiększą naszą świadomość potrzeby szukania rozwiązań. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że za 10 lat będzie na świecie brakowało 14 milionów pracowników ochrony zdrowia, a co piąty z nas w 2050 roku będzie miał więcej niż 60 lat, to myślę, że te same liczby każą nam już teraz zacząć działać, szukając potencjału dla tych rozwiązań cyfrowych. A jest tych rozwiązań jest całe mnóstwo, jeżeli weźmiemy pod uwagę ilość patentów, jakie są wydawane na właśnie na tego typu medical technologies, czyli po prostu technologie medyczne, gdzie to jest numer jeden na liście patentów generowanych corocznie od paru lat i tylko w zeszłym roku było ich ponad 14 tysięcy. W związku z tym skala innowacji jest przeolbrzymia. Natomiast pytanie, jak ją zaadoptujemy? I to jest ogromna rola państwa, aby stworzyć standardy, systemy certyfikacji i co najważniejsze, procedury refundacji tych rozwiązań, czyli rozwiązań, które dotyczą aplikacji na telefon dla pacjentów, skończywszy na tych algorytmach decyzyjnych, które będą uruchamiane przez pacjenta i pozwolą lekarzowi w ustaleniu, czy i jak leczyć pacjenta farmakologicznie, czy też poprzez procedury medyczne. W związku z tym ten świat musimy oglądać z perspektywy pacjenta i jego telefonu komórkowego. Tu będzie punkt dowodzenia nad opieką medyczną, nie w gabinecie ministra zdrowia, nie w gabinecie dyrektora szpitala, nie w firmie farmaceutycznej, tylko pacjent w swoim telefonie będzie zarządzał systemem ochrony zdrowia. Kończąc już, jak pani zdaniem będzie wyglądać ta ochrona zdrowia za kilka lat? Ograniczenia są tylko w naszej wyobraźni. Fakty natomiast, które pokazują skalę potencjalnych rozwiązań, wykraczają poza nasze możliwości ich skonsumowania. I tutaj bardzo fajnym przykładem jest aplikacja, która wspiera pacjentów z chorobami nerek do przeciwdziałania stanom nagłego acute kidney injury. Pokazuje, że jesteśmy w stanie pacjenta zdiagnozować z problemem nerki w ciągu 14 minut zamiast wcześniejszych 48 godzin. To mówimy o skali przyspieszenia, jak możemy zmieniać system ochrony zdrowia. I wydaje mi się, że tylko i wyłącznie nasza elastyczność w przystosowaniu się do tych nowych rozwiązań pozwoli nam na ich skonsumowanie. Natomiast jeszcze raz, najważniejsza jest rola państwa w przygotowaniu standaryzacji i systemów refundacji, czyli należy zwrócić uwagę już nie tylko na leki, nie tylko na wyroby medyczne, ale właśnie na rozwiązania cyfrowe. Na koniec rozmowa, która da nam szerszy, europejski kontekst. Michał Boni, były europoseł, minister cyfryzacji, a na początku lat 90. XX wieku minister pracy i polityki socjalnej, mówi o korzyściach, jakie mogą przynieść wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz danych na szerszą, europejską skalę. Jak bardzo pana zdaniem w najbliższych latach może wzrosnąć ten wpływ technologii na medycynę i na ochronę zdrowia? To są oczywiście dwie rzeczy. Bo jak mówimy medycyna, mówimy o przemyśle farmaceutycznym, mówimy, jak w przypadku koronawirusa, o poszukiwaniu szczepionki, o poszukiwaniu zupełnie nowego leku, o efektywności leków i szczepionek. Jak mówimy o ochronie zdrowia, to mówimy o całym systemie, o pacjentach, o tym, czy system ochrony zdrowia jest zorientowany na pacjentów. Technologia wpływa w niebywały sposób na rozwój ochrony zdrowia i myślę, że będzie się zmieniał paradygmat systemu ochrony zdrowia. Do tej pory było tak, że byliśmy wszyscy nastawieni na leczenie choroby. Natomiast teraz większe znaczenie będzie miała prewencja. Dlaczego? Dlatego, że będziemy o wiele więcej wiedzieli o chorobach, o pacjentach, o tym, jak leczyć, jak dopasowywać diagnozy do odpowiednich terapii. Nowe technologie to sztuczna inteligencja, nowe technologie to algorytmy, nowe technologie to różnego rodzaju urządzenia. I tak sobie myślę, że jeśli w ciągu ostatnich kilku lat mówiło się o takim przyspieszeniu wpływu nowych technologii na medycynę i system ochrony zdrowia, to doświadczenie koronawirusa zwielokrotni to przyspieszenie. Dlatego, że widać, jeśli używać sztucznej inteligencji w dokładnych analizach obrazów rentgenowskich płuc, to można
z dokładnością większą niż oko radiologa jest w stanie to zrobić, zobaczyć rzeczy, które mogą zapowiadać chorobę właśnie taką jak koronawirus. Ponadto wielka baza danych, którą można przy okazji zbierać, pozwalałaby lepiej opisywać takie ścieżki rozwijania się tej choroby i to w różnych populacjach, w grupach ludzi o różnym wieku, czyli to jest ewidentnie przydatne. Podobnie jeśli chodzi o wszystko to, co wiąże się ze sprawami związanymi z tomografią. Są takie badania, Siemens je robił, te poprzednie IBM, pokazujące możliwości tomografii płuc i szybkiego wychwytywania zmian, które zachodzą i dzięki temu wiedzy lekarzy, jak dopasowywać stosowanie respiratora, bo wiadomo, że stosowanie respiratora musi być indywidualnie dopasowane. Jeśli będzie czegoś za dużo, nieefektywnie, to wtedy może to przyspieszyć rozwój choroby i zagrozić pacjentowi. Jeśli będzie w odpowiedniej dawce, by użyć tego określenia, to będzie to służyło. A zatem czeka nas rewolucja, czeka nas zmiana paradygmatu systemu ochrony zdrowia, większe nastawienie na pacjenta, także przez to, że nowe technologie dają możliwość personalizacji usług, a to jest bardzo ważne. A myśli pan, że ludzie tak chętnie przestawią się na przykład na telemedycynę, że zrezygnują na przykład z wizyt lekarskich? Część osób mówi nie, służba zdrowia, lekarz, pacjent, tradycyjna ludzka relacja. Ale nikt nie mówi, że zastosowanie nowych technologii ma powodować, iż nie będzie ludzkiej relacji. Te wszystkie nowe urządzenia, łącznie z platformami telemedycznymi, one są po to, żeby uzupełnić normalny kontakt i relacje pacjenta z lekarzem. I zresztą myślę, że ta większa wiedza lekarza o pacjencie konkretnym i większa wiedza pacjenta o samym sobie, bo to też zyskujemy więcej wiedzy o samych sobie, powoduje, że rodzi się coś, co bym nazwał współodpowiedzialnością lekarza i pacjenta, rozwinięto na o wiele większą skalę. Kiedy mówimy o telemedycynie, to przecież nieraz potrzebujemy tylko nowej recepty elektronicznej. Nie musimy iść do lekarza, jeśli stan naszego zdrowia z monitoringu przez różne urządzenia, tych nowoczesnych technologii, z naszej informacji, która płynie do lekarza. Jeśli nic się nie zmienia, no to nie musimy zajmować 15-20 minut na tej fizycznej wizycie u lekarza. Lekarz ma wtedy więcej czasu na przyjmowanie innych pacjentów. Kolejka się zmniejsza, więc ta uzupełniająca rola platform telemedycznych wydaje mi się, że jest niesłychanie istotna. Ponadto, jak spojrzeć na geografię różnych krajów, Chorwacja wprowadziła platformy telemedyczne, ma bardzo dużo wysepek na Adriatyku. I teraz coś się dzieje z pacjentami. Wysyłanie tam lekarza, nie wszędzie jest dostęp do lekarza na danej wysepce, wymaga helikoptera albo jakiejś bardzo szybkiej łodzi. Czy zawsze potrzeba, czy może platforma medyczna pozwoli szybciej rozwiązać jakiś problem i zobaczyć, jakie leczenie zastosować. Więc wydaje mi się, że te nowe technologie, one nie zabiją tej relacji człowiek-lekarz i zawsze oczywiście jakość pracy wykonywanej przez lekarza będzie kluczowa, ważna, ale to tak jak przy używaniu sztucznej inteligencji do zdiagnozowania pewnych chorób, na przykład sytuacji i dokładnego opisu, co się dzieje w mózgu przy różnych zagrożeniach związanych z wylewem czy innymi chorobami. Sztuczna inteligencja robi to, tę analizę głęboką, 250 razy szybciej. To ma swoje znaczenie. Co pana zdaniem może być tym motorem napędzającym technologie medyczne? Wydaje mi się, że z jednej strony rozwój sztucznej inteligencji i rozwój możliwości obliczeniowych, superkomputerów, a także sieci w przyszłości 5G, ultraszybki internet, które pozwalają szybko przesyłać dane, tak żebyśmy na przykład reakcję konsultanta lekarza, który jest 2000 kilometrów oddalony od tego pierwszego lekarza, który analizuje, bada, albo nawet przeprowadza operację na otwartym sercu i potrzebuje jakiegoś bezpośredniego wsparcia. Oglądałem tu w Krakowie, w Polsce, takie rozwiązania przez polskich wspaniałych kardiologów prowadzone, a zatem to jest możliwość lepszej opieki lekarskiej, bo różne zespoły konsultanckie. Tym motorem napędzającym, tak jak powiedziałem, jest sztuczna inteligencja i możliwości przeliczeniowe, ale także właśnie możliwości łączenia się i wykorzystywanie odpowiednie danych, które można zbierać, rejestry chorych,
czy przy chorobach rzadkich jest w Unii Europejskiej taka kolekcja danych referencyjnych związanych z chorobami rzadkimi. To jest bardzo ważne, bo przy chorobach rzadkich niekiedy tylko kilkanaście do kilkuset osób w danym kraju choruje. Wiedza lekarzy danego kraju o tym, jak ta choroba przebiega, no i jest taka książkowa. W momencie, kiedy przy pewnych chorobach rzadkich mamy kolekcję danych europejskich, czyli z populacji 600 milionowej, a nie kilkunastomilionowej, no to wtedy wiedza na ten temat jest o wiele większa. I jak twierdzą eksperci, przyspieszenie rozpoznania choroby dokładnego, a później zaaplikowanie po diagnozie odpowiedniej terapii skraca się z 4 do 5 na 2 do 3 lat. To jest 2 lata życia dodatkowego, oszczędzonego właśnie wtedy, kiedy już zajmujemy się prewencją, więc tym motorem na pewno będą nowe technologie, ale także dane, dostępność tych danych. To są dane wrażliwe, więc oczywiście wszystko musi być z regułami ochrony prywatności, ale drugim takim kluczem oprócz technologii jest właśnie ten efekt związany z możliwością personalizowania diagnozy, a także dzięki analizom e-recept na przykład, we Francji zrobiono takie duże badanie, jest możliwość oceny efektywności stosowania recept. I tu nie ma danych indywidualnych, bo one są zanonimizowane, ale można wtedy dowiedzieć się, że na przykład po 4-5 miesiącach przy niektórych chorobach przewlekłych 30-40% populacji przestaje wykupywać recepty. Pytanie dla polityk publicznych zdrowotnych, czy dlatego, że nie mają na to pieniędzy, czy dlatego, że nie widzą efektu jakiegoś. Taka wiedza jest ważną przesłanką do tego, jak pracować z chorymi przewlekle, jak wzbudzać w nich zainteresowanie swoją własną chorobą i uświadamiać, jak bardzo ważna jest przy chorobach przewlekłych taka wieloletnia, niekiedy przecież stabilność sposobu leczenia. Więc sztuczna inteligencja, przetwarzanie danych i personalizacja to jest coś, co jest niesłychanie ważne. Też pytanie, jakich pan spodziewa się wyzwań i ograniczeń dla tych procesów? Otóż wydaje mi się, że trzeba wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, pełna jasność co do przepływu danych. Wymiana tych danych w Unii Europejskiej. Jest taki projekt, żeby powstała europejska przestrzeń danych zdrowotnych, co bardzo by ułatwiło zarządzanie całym systemem ochrony zdrowia, chorobami, zagrożeniami, no tak jak w przypadku koronawirusa. Wiedzielibyśmy o stanie zdrowia Europejczyków i o możliwych zagrożeniach o wiele więcej, gdyby taka chmura z danymi na temat stanu zdrowia Europejczyków funkcjonowała. Bezpieczna, żeby tego nie wykraść. Chroniąca oczywiście dane indywidualne, czyli na potrzeby tych analiz także badawczych i statystyki funkcjonujące w sposób zanonimizowany. Aczkolwiek przestrzegając, co jest jasne, rozporządzenia o ochronie danych osobowych, trzeba także pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że potrzebna jest zharmonizowana, jednolita interpretacja wszystkich artykułów tego rozporządzenia. Nie mamy jej dzisiaj. Są nawet różnice w interpretacji niektórych artykułów, czyli jak używać danych pacjentów pomiędzy landami w Niemczech. Są na pewno pomiędzy krajami. I to oczywiście utrudnia. To jest wielka bariera. Wydaje mi się, że trzeba znaleźć jednolitą interpretację i pokonać, że tak powiem, te bariery używania danych osobowych z odpowiednimi zabezpieczeniami dla rozwoju tych nowych form opieki zdrowotnej. Po drugie, to co będzie tutaj kluczowe, to powinno się wiązać z właśnie powstaniem tej europejskiej chmury czy europejskiej przestrzeni danych o chorobach i o chorych. To jest wielkie przedsięwzięcie, bo to wymaga nie tylko pracy na danych, ale to wymaga odpowiednio bezpiecznej właśnie chmury i magazynowania tych danych, ale to wymaga odpowiedniej interoperacyjności w przesyłaniu tych danych. My nie mamy w Europie jednolitych systemów interoperacyjnych, to znaczy systemy elektroniczne jednego kraju, ba, niekiedy nie jednego regionu w Polsce na przykład, jeśli chodzi o sprawy zdrowia, nie potrafią przekazać pełni danych do drugiego kraju czy do innego regionu. Nie rozumieją się te systemy, a to jest bardzo ważne, żeby pokonać tak ten problem. I wreszcie rzecz, która jest istotna, skojarzenie oprócz interoperacyjności, oprócz jasności interpretacyjnej ochrony danych osobowych
oprócz zastosowania sztucznej inteligencji, czyli rozwój sztucznej inteligencji opartej o zasady etyczne, czyli bez tej groźby wykorzystywania informacji o nas i bez uprzedzeń, bez dyskryminacji, bo to jest też ważne, żeby te pakiety danych o chorych później nie tworzyły, na przykład gdyby się wdarły do tych danych firmy ubezpieczeniowe, takich kolekcji dyskryminujących, to znaczy starsi z jakimiś chorobami, jak ubezpieczyciel by o nich wiedział, byliby eliminowani z możliwości korzystania z usług ubezpieczeniowych, myślę o ubezpieczeniu zdrowotnym. Tego trzeba oczywiście uniknąć. I ostatnia rzecz związana z tymi wyzwaniami i ograniczeniami, to jest taka kultura dzielenia się danymi, tak bym to powiedział. Tego jeszcze dzisiaj w Unii Europejskiej, w Europie nie mamy i myślę, że nad tym też trzeba pracować. Kończąc, nowe technologie radykalnie dzisiaj przyspieszają. Widzimy coraz większą efektywność ich stosowania w różnych dziedzinach życia, w tym systemie ochrony zdrowia. Niosą wielkie, wielkie korzyści. Żeby niosły te wielkie korzyści, musimy rozumieć. Po angielsku się niekiedy używa określenia digital literacy, health digital literacy, czyli taka nasza świadomość, tak, tego, jak to wszystko się odbywa. Róbmy to, bo to jest potrzebne. Wykorzystanie nowych technologii, sztucznej inteligencji i diagnostyki za pomocą nowoczesnych i niedrogich urządzeń daje nadzieję, że nasze życie nie dość, że potrwa dłużej, to będzie miało jeszcze lepszą jakość. Jak zawsze jest jednak pytanie o cenę. Z pewnością jest nią dostęp do informacji o naszym stanie zdrowia. Zatem wiele wątków i spraw związanych z ochroną zdrowia, a także zastosowaniem nowych technologii będzie wymagało nowych regulacji. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu, a w międzyczasie posłuchajcie naszych pozostałych audycji. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W aplikacji, w której słuchacie podcastów, po prostu wpiszcie Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.